Miejska dżungla, 8 rano. Przedrzeć się przez ten gąszcz, zdążyć na spotkanie i jeszcze jakoś wyglądać. Ciężka sprawa. Niemożliwe? Wiesz, oczywiście dam radę, ale marynarki nie ściągnę. No, czyżby problem z plamą pod pachą? No problem i to często nie mały. Może antyperspirant załatwiłby sprawę? Chyba, że jesteś anty. Absolutnie jestem pro, tylko że podobno anty lepiej działa na ogolonych pachach. Czyli zakładasz, że z ogolonymi pachami, z suchą koszulą wyjdę z tej miejskiej dżungli? Zakładam, ale jak zwykle po prostu musimy to sprawdzić. Przyjmuję wyzwanie, nadszedł czas na test pachy biznesmena. W naszym laboratorium zaimprowizowaliśmy miejski tor z przeszkodami. Czyli wszystko to, co możecie spotkać, kiedy naprawdę się spieszysz na arcyważne spotkanie. Żeby dodać dramaturgii naszej sytuacji, przypuśćmy, że jest to poniedziałek. A oto nasz zabiegany biznes. Celem naszego eksperymentu jest zbadanie, jak antyperspirant działa na nieogolonej i ogolonej pasze. I czy po takiej miejskiej gonitwie z przeszkodami będzie można swobodnie ściągnąć marynarkę? Sprawdzimy. Jak w tej reklamie szamponu, gdzie myli pół głowy. Z tą tylko różnicą, że my nie ogolimy pół pachy, ale jedną, całą. Druga pacha pozostanie dzika, nietknięta żadną maszynką do golenia ciała. Następnie obydwie pachy potraktujemy całkiem niezłym antyperspirantem. Finalnie zmierzymy plamy potu, a pomoże nam w tym, jak zwykle, nasz ekspert, który jak każdy widzi... mierzy teraz sobie... zupełnie co innego. Golenie pachy potrwa zaledwie chwilę. Jak twierdzi producent dezodorantu, efekt niepocenia powinien trwać cały dzień. Ja osobiście nigdy się z tym nie spotkałem, ale najintensywniej się pocę, kiedy dzwoni do mnie szef. Dlatego my, żeby ciśnienie naszemu biznesmenowi, także przyspieszymy go telefonicznie. Proszę Państwa, jak wspaniale rozpoczął tę nierówną walkę z czasem. Jako pierwsza przeszkoda pani z pieskiem na smyczy. Muszę przyznać, że to niesamowite, jak sobie poradził z przeszkodami. Aż dziw bierze, że odebrał telefon i nie uronił przy tym ani kropli drogocennej kawy. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi ze skokiem przez kałużę. Dzielny biznesmen dotarł do celu. Przybył na spotkanie na czas. Na czas, ale czy spocony? Sprawdźmy. Dziesięć centymetrów. Tak, prawdziwe 10 centymetrów męskiego potu. Jak z taką plamą przystąpić do biznesowych negocjacji? Czas sprawdzić, jakie efekty przyniosło golenie. Niesamowite. Pod ogoloną pachą ledwie widoczna plamka. Antyperspirant zdecydowanie woli gładkie powierzchnie. Panowie, lepiej przybyć na spotkanie z lekką rosą na butach, niż z tropikalnym deszczem na bujnej dżungli pod pachą. Wspaniała metafora, mój drogi. Co za emocje. Nieźle się spociłem podczas tego nagrania. Ludzi nic nie widać. Bo ja swoją dżunglę golę. Niezbędna w miejskiej dżungli maszynka do golenia ciała Philips.